Rok temu wspominaliśmy o incydencie związanym z freakowymi zawodnikami na Marszu Niepodległości, których wizerunki znalazły się na ogromnym banerze podpisanym słowami przeciwko patologii i upadkowi zasad i zawisły na moście Poniatowskiego w Warszawie. Młodzież Wszechpolska, która odpowiedzialna była za przytoczony manifest, również w tym roku zdecydowała się na podobną inicjatywę, lecz tym razem uderzyła bezpośrednio w federacje freakfightowe, imitując, że ich loga to śmieci wyrzucane do kosza z podpisem "Generalnie nie lubimy syfu". Podczas czwartkowego wydania aferek Boxdel odniósł się do słów widza, który powołując się z kolei na słowa Nitra, spytał o kwestię ponownego angażu Kasiusza w federacji Fame. Boxdel początkowo zaprzeczył, jakoby była gwiazda organizacji, a aktualnie medialny włodarz Prime'u z powrotem dołączył do Fame MMA, jednak po chwili przyznał, że największa freakowa organizacja w naszym kraju ma wobec niego plany, w związku z czym niewykluczone, że w najbliższej przyszłości zobaczymy jeszcze Życińskiego w klatce Fame'u. Nie ma na razie planu na wdrożenie Dona Casio. Nie ma Don Casio. Na razie, ale nie jest wykluczone, że będzie. Super League. Co więcej, również sam zainteresowany w wywiadzie dla Kasi Kubiak wprost przyznał, że jest w stanie wrócić do Fejmu, jeśli dostanie sportowe wyzwanie. Jest szansa, że ty do tego Fejmu kiedyś wrócisz, czy nie? Jak będzie sportowe wyzwanie jakieś ciekawe, to tak. W małych rękawicach, jeżeli będzie sportowe wyzwanie i zrobią testy, nie ma problemu. W piątek na kanale Szalonego Reportera ukazał się kolejny odcinek podcastu. Tym razem gościem Tomka był Adrian Polak, a panowie podczas rozmowy poruszyli wiele życiowych tematów. Polański wyznał m.in., iż między wybuchem jego popularności na portalu Ask.fm a angażem w Fame MMA przeżywał on ciężki okres w swoim życiu, podczas którego nie tylko zaczął nagminnie nadużywać marihuany, ale także parał się jej sprzedażą. To był naprawdę bardzo ciężki okres. To właśnie jak rzuciłem tego, zerwałem z tą dziewczyną, ja popadłem, wiesz, w deprechę, zacząłem jarać ziom. W ogóle stary, sprzedawałem nawet, schodziłem sobie. Sprzedawałem lolki mordo, nie? To było pojebane. Ciężko. To jakby nie lolki, to jak się utrzymałeś nie. Pracę jakąś? Jeszcze raz. Miałeś uczyłem się. Ja się jeszcze normalnie uczyłem. Po prostu rolki, sprzedawałem lolki po to, żeby jarać za darmo. Okej. Okay. Rozumiesz? Nic z tego nie zarabiałem. Rozumiem, prostu, żeby mieć. Tak, żeby jarać za darmo, bo nie dostawałem na to kasy. Tak. Sprzedawałem. Rozumiem. Żeby, to był dla mnie pojebane okres. Tylko siedziałem, jarałem i tak przez rok czasu, nie? W piątek na łamach kanału Antyfakty ukazał się ponad 30-minutowy wywiad z Natanem Marconiem, który bez wątpienia znajdzie się w czołówce najbardziej odklejonych wywiadów w uniwersum Freak Fight. Ostatnio bardzo aktywny i budzący skrajne emocje Marcoń w trakcie 30-minutowej rozmowy m.in. miał spożywać mocniejsze trunki. Dobra, wprowadzenie było, monolog przeprowadzony przez ciebie. Co ty pijesz? Ale co ci obchodzi, co piję? Wąknij sobie. Ze szklanki. Miesiąc walki. Dobierał się do dziennikarza. Mogę dać buzi dać w usta. Nie. A tylko chciałem coś sprawdzić. Ale już widzę po reakcji, że nie była taka, na jakiej się spodziewałem, okej. Okay. Czy zapewnił, że kontaktował się z nim szef UFC Dana White? Dana White do mnie pisał. Mam kontakt z Danem White, no. Tylko muszę wypełnić kontrakt w Fejmie. A to nie jest fake? Nie jest fake. Może to jakoś udowodnić? Ale ja nie muszę nic ci udowadniać. Poza tym Pierzasty w standardowy już dla siebie sposób kontynuował krucjatę przeciwko swoim medialnym oponentom, czyli Polakowi, Szelidze, Tańculi i przede wszystkim Denisowi, któremu po raz kolejny oberwało się najbardziej. Marcoń m.in. podtrzymał, że jeśli Załęcki zrobi mu krzywdę na ulicy, to bez skrupułów zgłosi sprawę na policję, a także w bardzo prowokacyjny sposób zaproponował sposoby na sprawdzenie jego tak zwanej prawilności. Ja się w ogóle nie boję Denisa. On jest w trybie natychmiastowym do zweryfikowania, a jeżeli zrobił mi coś na ulicy, ta konfidentka, od razu idę na policję. A co z Denisem, skoro jest taki cwany? Podpalmy mu samochód, co? Zobaczymy, czy pójdzie na straż miejską, jak zobaczy, jak mu się otworzy drzwi i nagle wybuchnie bomba. Co zrobi wtedy Denis? Jak wybuchnie mu bomba, jak otworzy drzwi, to już nigdzie raczej nie pójdzie. No a co, może co, zostawi po prostu to auto na środku i pójdzie? No, zginie. Chyrwa zginie. Zginie, jak będą do klatki wejdzie w klaucie, wiesz? Wtedy może jedynie zginąć. Oprócz typowego trasztoku z rozmowy dowiedzieliśmy się, że spór Denisa z Marconiem może nie skończyć się jedynie na bataliach słownych, gdyż według relacji zostały podjęte pewne działania w organizacji Cloud celem doprowadzenia do tego starcia i jest duże prawdopodobieństwo, że faktycznie do niego dojdzie. Ja do tej walki z Denisem, jak wiesz, chyba powinno dojść, bo ty chyba w Cloudzie coś tam pracujesz, więc coś tam słyszałeś pogłoski. No, pogłoski słyszałem. Okay. Są już jakieś rozmowy toczone, tak, z Cloudem? Tak, są toczone te rozmowy. Teraz kwestia właśnie, aby Fame dał mi po prostu wolną drogę. Ta walka prawdopodobnie dojdzie do skutku. Myślę, że uda się nawet to zrobić może w tym roku. Marcoń dzień po publikacji wywiadu już bez wątpliwości potwierdził, że do jego walki z Denisem dojdzie, lecz jednak nie w najbliższym czasie, gdyż ma on na horyzoncie inną, najważniejszą dla niego batalię w oktagonie i nie chce narażać się na kontuzję. Uwaga, uwaga, secret info, nie wiem, czy to nie zniknie zaraz, ale do walki a z rudą konfidentką dojdzie, tylko nie będzie ona za chwilę. Troszeczkę musicie poczekać na nią, ale nie jakoś bardzo długo, to szybko zleci ten czas. Jestem chętny, tam też jest chętny, po wyporzeniu wchodzi w grę, tylko problem pojawia się taki, że
niedługo mam jakby najważniejszą walkę jakby w swoim życiu, w swojej karierze i nie mogę jakby ryzykować kontuzją przed tą walką, nie? Ale do tej walki dojdzie, są zgody jakby, warunki będą ustalane. Nieco inną informację przekazał z kolei sam Dennis, który w odpowiedzi na jedno z instagramowych pytań poza nazwaniem Natana odklejeńcem, który ma problem ze zrozumieniem, przekręca wszystko, co się do niego mówi oraz wyzywa go tekstami niczym dziecko z podstawówki, dał do zrozumienia, że do walki raczej dalej niż bliżej, pisząc: wyzywa i czuje się bezkarnie, bo postraszy policją, a walczyć nie chce i już się wycofuje, brak słów, i tyle w temacie. Nie pytajcie mnie już o niego, jak dorośnie i wyrosną mu jaja, to może się spotkamy w klatce, chociaż nie wiem, bo czułbym się tak, jakbym bił upośledzone dziecko. W jednej z kolejnych storek oberwało się także Szelidze i poleciała w jego stronę ostra wiązanka. Na pytanie brzmiące, czy to prawda, że Szeliga się na was rozbał, nawiązujące rzecz jasna do feralnej afery na trybunach, Dennis odpowiedział, że Piotrek miał iść na obdukcję, z czego finalnie się wycofał, jednak wiele razy i wielu osobom mówił rzeczy, za które powinien oberwać. Zarzucił mu także brak jakichkolwiek zasad moralnych oraz to, że kolokwialnie mówiąc jest mocny tylko w gębie. Następnie Załęcki przyrównał Szeligę do Marconia, twierdząc, że obaj najpierw prowokują celem zdobycia rozgłosu, a później grożą organami ścigania i wycofują się z walki. Na końcu Dennis zapewnił, że bez problemu rozprawiłby się z nimi obdwoma na jednej gali. Natan błyskawicznie w ostrych słowach zdementował informację o jego wycofaniu się z pojedynku i zapewnił, że jest w trakcie podpisywania kontraktu na walkę z Dennisem, która wyszła z jego inicjatywy i dojdzie do niej na 100%. Co więcej, zasugerował on, że odbędzie się ona na przełomie lutego-marca przyszłego roku oraz podtrzymał, że wcześniej nie jest w stanie do niej przystąpić ze względu na ustaloną już walkę w grudniu, przed którą nie chce narażać się na kontuzję. Jakby tego było mało, Natan w swojej wczorajszej serii Insta Stories postanowił jeszcze bardziej poszerzyć swoją liczbę wrogów i skierował kilka ofensywnych słów w stronę Maciasa, czyli rapera z ekipy White Widow, który ma za sobą przegrany frikowy debiut z Josephem Ratanem na gali High League 4. Marcoń został spytany przez jednego z widzów na swoim Instagramie, na czym polega jego spina z raperem i przytoczył jej genezę ze swojej perspektywy. Zaznaczył, że nie podoba mu się, iż Macias normalizuje stosowanie leków opioidowych w swoich utworach, w związku z czym powiedział on, co o tym myśli w internecie, co spotkało się z ostrą reakcją Maciaszczyka i rozpoczęciem internetowej wymiany zdań i konfliktu. Pierzasty lekceważąco odniósł się też do umiejętności rapera, wspominając jego brutalną porażkę z Josephem. Po prostu dla mnie jest to chore, że gość, który jest silnie uzależniony od leków opioidowych, w swoich piosenkach, dziełach, nie wiem jak mam to nazwać, te swoje pijackie szczyny, które wrzuca do internetu, jakby mówić, że nie jest to w porządku, żeby tego nie robić, to on jeszcze tym zachęca młodzież, rozumiesz? Zachęca młodzież do brania takich rzeczy. Jest pełno filmów, jak bije po prostu osoby niepełnoletnie, właśnie podają się wpływem tych wszystkich substancji, normalizuje to. No i powiedziałem, co po prostu o nim sądzę, a on na jakimś na swoim kanale, po już zjeździe zaczął mnie atakować, no to jazda z frajer i silnie, każdy słucha czego chce. I też nie zgrywajcie pseudo gangstera, który w 20 sekund doznał ciężkiego nokautu, cięższego niż po prostu leceniu 3 dni z Oxfam. Zawodnik Fejmu zmienił także swoje profilowe na Twitterze, w cudzysłowie, na cześć członka ekipy White Widow. Kilka godzin później Macias miał Natana na swoim kanale nadawczym nazwać C-Wordem, co nie mogło zostać bez odpowiedzi. Macias, według ciebie jestem C-Wordem, a chcę przypomnieć, że to ty w Black Widow ciągniesz po prostu flety na zamówienie, jak cię poproszą. Nawet nie pod wpływem, na trzeźwo robisz to bardziej chętnie. I możesz sobie rękę podać razem z fake gangsterem Szczeliną oraz Dennisem. Sylwester Wardenga w piątkowy wieczór napomknął na swoim Instastories o wielkim sojuszu we Freak Fightach i zapowiedział, że rozwinie ten wątek u siebie na live'ie. Jak powiedział, tak zrobił i podzielił się z widzami zakulisową informacją, jakoby doszło do porozumienia pomiędzy włodarzami Federacji Fame i Cloud, na mocy którego organizacje m.in. nie będą podbierać sobie zawodników. Taki stan rzeczy nie jest zbyt korzystny dla Freak Fighterów, gdyż federacje nie będą teraz walczyły o nich ceną, co automatycznie wpłynie na zmniejszenie się stawek. Dziś odbyło się spotkanie, pakt został zawarty, Pasternak-Bielski, tak nazwijmy ten pakt, i znowu się zaczynają czasy nie podkupywania sobie zawodników, czyli stawki zawodnicze będą szły w dół. Druid dodał też, że taki stan rzeczy oznacza, iż po raz pierwszy w świecie polskich Freak Fightów dojdzie do sytuacji, w której wszystkie liczące się podmioty będą miały ze sobą pozytywne relacje, jako że ostatnio Fame ocieplił też swoje stosunki z Federacją Prime. W jego opinii otwiera to również furtkę do transferów pomiędzy organizacjami oraz do ogólnego rozwoju branży. Teraz tak naprawdę chyba to będzie współpraca potrójna, czyli będziemy mieli trzy federacje, które jako tako się kolegują i podejrzewam, że zaczną się też te transfery znowu, czyli ktoś przyjdzie do Fejmu, może Fejm kogoś puści do Cloudu, zobaczymy. Ale jest porozumienie, dogadali się, nie ma już złej krwi, albo przynajmniej ta krew jest trochę ostygła. Po chuj im to, współpraca? No bo wtedy sobie wiecie, nie podkradają zawodników i nie rywalizują i mogą się bardziej dogadać, żeby cała branża rosła. Dla zawodników to źle, bo mniejsze będą stawki. Temat
kompromisu między dwoma największymi graczami na polskiej scenie freakfightowej został rozwinięty przez rzecznika fejmu Michała Jurczygę, który udzielił na kanale MMA Bądź na Bieżąco wywiadu opublikowanego w niedzielny poranek. Jurczyga potwierdził podczas rozmowy, że doszło do spotkania przedstawicieli obu federacji, po czym delikatnie stonował nastroje dotyczące rzekomego porozumienia, jednak przyznał, że rozmowy miały na celu dążenie do zdrowej konkurencji, która miałaby polegać m.in. na niewchodzeniu sobie w drogę przy okazji planowania terminów programów promujących galę czy nieblokowaniu transferów pomiędzy organizacjami. Dodał również, iż Federacji Fame zależy też na dobrych relacjach z Prime'em. Na razie rozmowy dotyczą tego, żeby sobie nie przeszkadzać, tak? Żeby zdrowo konkurować. A to już dużo. Bo nie ma co ukrywać, nie były te relacje zdrowe i poprawne. Natomiast no to nie jest tak, że to będzie teraz jakiś wspólny projekt. No dalej będziemy rywalizować, dalej będziemy chcieli siebie pozytywnie zaskakiwać, mieć coraz lepszych zawodników, rywalizować o jakieś nowe nazwiska. Natomiast głównie chodzi o to, żeby nie przeszkadzać terminowo, nie blokować sobie jakichś transferów. Natomiast to też nie jest tylko dotyczące Cloutu, ponieważ też taki sygnał był wysłany w stronę Federacji Prime. Następnie rzecznik Fame'u wypowiedział się również na temat projektu Fame Reborn i jego założeń, przyznając, że w ostatnim czasie zarówno federacja, jak i cała branża miały dość burzliwy okres i nowa gala w założeniu ma być swego rodzaju nowym rozdaniem i inspiracją do pozytywnych zmian ukierunkowanych na tworzenie show i dostarczenie widzom przede wszystkim rozrywki, a nie negatywnych emocji. Chcielibyśmy, żeby ta gala była takim odrodzeniem, tak poetycko powiem, wiatrem pozytywnych przemian, żeby też ta gala pozwoliła wejść w nowy rok już z nowym nastawieniem, żeby przywrócić sens tych freakfightów, czyli rozrywkę przede wszystkim, tak? Żebyśmy pamiętali, że nawet jak zawodnicy są w konflikcie, to eskaluje, to oni są w jakiejś roli, że to jest show. Michał dodał, że kierunek działań federacji jest widoczny już na samej karcie walk, czego przykładem jest m.in. powrót skłóconego z fejmem Normana Parke czy Sylwestra Wardęgi, a także iż organizacja zamierza wyciągnąć przysłowiową rękę w kierunku osób, czy to ze świata zawodników, czy mediów, z którymi było jej do tej pory nie po drodze. Chcielibyśmy się otworzyć na właśnie normalną, zdrową rywalizację z innymi federacjami, być może też otworzyć się na rozmowy z zawodnikami, z którymi do tej pory, delikatnie mówiąc, nie byliśmy w dobrych relacjach, czy też z przedstawicielami mediów, czy ogólnie powiedzmy osób z branży. Niech to będzie nowy początek. Po chwili w odpowiedzi na pytanie Huberta Mściwujewskiego, Jurczyga przyznał, że to prawdopodobnie nie koniec głośnych powrotów do federacji, co pozwala domyślać się, że może chodzić m.in. o wspomnianego już przez nas w tym materiale Cassiusza. Podczas wywiadu poruszony został też wątek feralnego telefonu żony Krzysztofa Rozpary, skrywającej się pod pseudonimem Beverly, podczas ostatniego Cage'a. Jurczyga potwierdził, że w obliczu tego zajścia Rozpara w czwartek oficjalnie zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa organizacji, a po spotkaniu u notariusza stanowisko to objął Rafał Pasternak. Popularny Arabzor nadal pozostaje jednak w zarządzie spółki. Ponadto sytuacja z Cage'a zmotywowała przedstawicieli Fame'u do wprowadzenia zmian dotyczących selekcji telefonów, za którą osobiście odpowiadać będzie od tej pory sam Jurczyga, a procedura ta będzie nie do ominięcia przez żadną osobę wchodzącą w skład spółki. Panowie poruszyli też temat Boxdela, wokół którego pojawiło się ostatnio mnóstwo wątpliwości w związku ze sprzecznymi sygnałami od samej federacji, przez co widzowie do końca nie wiedzą, czy Baron jest nadal włodarzem organizacji, czy został z niej ostatecznie wydalony. Rzecznik Fame'u przyznał, że istnieje szansa na powrót tzw. Buxtona w szeregi federacji, jednak wszystko zależy od dalszych decyzji organów ścigania, a konkretniej tego, czy zostaną mu postawione zarzuty. Właśnie kluczowe będą działania i decyzje organów ścigania, prokuratury. Jeżeli jego status nie ulegnie zmianie, nie ulegnie pogorszeniu, jeżeli nie okaże się tam winien jakichś czynów karanych, no to jak najbardziej wtedy będzie można rozmawiać o takim pełnym powrocie Michała. Farnas i Bartosiński stanęli face to face podczas XTB KSW 88. Materla w dobrym humorze przed walką mistrzowską. Kaczmarczyk sensacyjnie wygrywa walkę wieczoru, co powiedział Mateusz Borek po gali. To i więcej informacji znajdziecie na zaprzyjaźnionym kanale MMA Info. Serdecznie zapraszam. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć.